Radio! Radio Sport Polonia! Polskie Radio, nowa misja. Można powiedzieć, że zaczynamy od nowa. Radio Sport Polonia, nadajemy z Londynu dla Was. No i drodzy współpracownicy, drodzy redaktorzy naszej redakcji, powiem tak, redaktorzyny. Pawlicki powiedział naprzód, naprzód i do przodu. Wczoraj przeprowadziłem rozmowę z Romkiem Kołtoniem, który wracał po takim tournée, można powiedzieć angielskim, 3 dni Londyn, Liverpool, Londyn, a więc mecz Tottenham Bayern, Liverpool podejmował, później następny dzień Liverpool grał w Lidze Mistrzów, no i we czwartek mecz Arsenalu, znowu Londyn, no i po tych 3 dniach w drodze na lotnisko London Luton Airport zadzwonił do mnie w trakcie mojej pracy. No i porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy na temat projektu. Zapytał się, co słychać, no i jakie mamy plany. No i stwierdził jedno i tę sugestię wziąłem sobie do serca. I ta sugestia po tym telefonie spowodowała niesamowitą reakcję łańcuchową. To tak, jakbyście byli w Himalajach. Jeszcze nie jesteście w tych najwyższych partiach szczytowych Himalaji. Dopiero z tym całym ekwipunkiem Nepalczycy Wam pomagają, idziecie z tym całym osprzętem. No i widzicie, że gdzieś tam od samego szczytu Mount Everest, czyli 8848, nad poziomem morza, pojawia się jakby taka chmura. No ale to nie jest chmura, czy też jakiś dym, który tam się wyłania, bo przecież Everest nie jest jakimś śpiącym wulkanem, jak na sycylijski wulkan Etna, ale ma coś w sobie niesamowitego. Właśnie ta przenośnia, czyli lawina. Z każdym metrem w dół nabiera ona prędkości. Z każdym metrem w dół nabiera też siły. I po wczorajszym telefonie i rozmowie ze znanym dziennikarzem z Polsatu Sport, chyba Wam nie muszę przedstawiać, który gościł dwukrotnie na antenie naszego radia i będzie gościł częściej, już wkrótce, powiedział nam o jednej sugestii. Nasze radio, projekt, który sobie zakładałem przy zakładaniu tego radia, i etapy, obserwując, jak się rozwijamy, powiedział, że za bardzo szerokie spektrum żeśmy objęli. I to jest minus. Dzisiaj w dobie mediów, dzisiaj w dobie konkurencji podał przykład, kiedy znany dziennikarz zaprasza znanego sportowca i rozpoczyna tak zwany debiut na YouTube. I ma tylko 3000 wyświetleń. Pamiętacie sami, kiedy zapraszałem na antenę znanych dziennikarzy? Aldona Marciniak, Michał Pol, Michał Kołodziejczyk, Tomek Smokowski, Roman Kołtoń wspomniany. No, nie było tam dużo wyświetleń. Ktoś powiedział, no, coś jest nie tak z tym radiem. Nie, to nie jest coś nie tak z radiem. Wczoraj mi Romek Kołtoń powiedział, Michał Pol mówi o piłce, o całej piłce. I my też powinniśmy się skupić właśnie na jednym spektrum. Jeżeli w nazwie naszego radia jest Radio Sport Polonia, to mamy być rozgłośnią polonijną. Jedyną tego rodzaju na świecie. Jeszcze nie ma takiego stricto radio międzynarodowego, łączącego pasjonatów sportu, polskich pasjonatów sportu, pomiędzy kontynentami. Kiedy przed rozpoczęciem projektu miałem propozycję pracy w jednej z powstających, rodzących się rozgłośni radiowych tutaj na Wyspach, Radia Patriotycznego, miałem być odpowiedzialny za redakcję sportową, inicjatorzy tego radia, między innymi Sławek z Birmingham, powiedział mi jedno. Na początku będziemy nadawać 10 minut tygodniowo. W ten projekt już zaangażowały się praktycznie wszystkie kontynenty. A więc w Australii mamy swoją grupę społecznościową, która będzie za to odpowiadać. W Ameryce, czyli w Stanach Zjednoczonych. Mamy w Azji, to jest Tajwan.
Mamy również Europę, czyli jest to Wielka Brytania, szczególnie tutaj ten okręg, czyli Wysp Brytyjskich. Mamy Irlandię. No, o Polsce nie wspomniał, ponieważ no, Polonia, no to jak samo stricte nazwa wskazuje, kierujemy się do Polonii. To nie, że mamy gdzieś Polskę, ale w Polsce przy natłoku tylu mediów wypromowanie się, powstanie radia, no, jest pójściem z motyką na księżyc. Widzieliście, ile było też kłopotów, ile było blokad, ile było również szemranych osób przy naszym projekcie, gdzie każdy na początku deklarował się, ja to naprawdę tak rozkręcimy. No, rozkręcić to można koło w rowerze, a wiemy, że kiedy człowiek no, stanie przed takim skomplikowanym rowerem i powie, co tam, BMX-a, koło, wiadomo, rozkręciłem, no to i zwykłej tam kolażówki, no to i sobie poradzę z plastycznym rowerem. No nie, nie poradzisz sobie. Tych szemranych osób było sporo. Ja nawet miałem w redakcji osoby związane od marketingu, od promocji radia. No przewinęło się od marca sporo ludzi przez naszą redakcję. Sporo ekspertów, quasi ekspertów, osób, którzy nie mieli dykcji. No i z tym również za chwilę apelem do Was wrócę. No i chciałbym właśnie powiedzieć, że my musimy skupić się jak to radio. I tak samo nam powiedział wczoraj Romek Kołtoń. Radio, okej, okay, polonijne. Na przykładzie mojej profesji, czyli wiadomo, piłkarskiej. Mówi, ja też prawdę futbolu nie traktuję jako projekt biznesowy. To jest projekt hobby. Ja pracuję jako dziennikarz przeglądu Polsatu Sport. Z wykształcenia jestem prawnikiem, tak samo jak i ja. Czy Roman Kołtoń z wykształcenia jest dziennikarzem? Ja jestem z wykształcenia historykiem. Nie jestem dziennikarzem. Ale pasja powoduje to, jeżeli masz gadane, jeżeli skończyłeś studia humanistyczne, no prawnicze też są zakresem studiów humanistycznych, no i masz to parcie na szkło. Ja mam od 31 lat, 88 rok, Igrzyska Olimpijskie w Seulu i po raz pierwszy człowiek z tym młotem takim do ubijania sera już tam relacjonował, bawił się w komentatorkę. Ale do czego zmierzam? Otóż zmierzam do tego, że drodzy redaktorzy, drodzy współpracownicy Radia Sport Polonia, od dzisiaj zmieniamy wszystko o 180 stopni. Nie zajmujemy się topowymi sprawami. To nie znaczy, że niszowe będą na topie. Zajmujemy się i zaraz Wam wytłumaczę, na czym będzie to polegać. Skoro w nazwie radia jest Radio Sport Polonia, to tak powiedział Roman. Sekcja piłkarska. Skupiacie się na piłkarzach grających na wyspach. Na dzień dobry obieracie sobie Wielką Brytanię, bo z Wielkiej Brytanii jesteście. Czyli piłka nożna, stricto tylko i wyłącznie Wielka Brytania. I Wielka Brytania, czyli wyspy, Anglia. No wiadomo, Wielka Brytania za chwilę może być podzielona, może być, no różnie po tym Brexicie będzie. Nie chcę już chodzić na temat, tutaj na aspekt polityczny. Znacie też moje stanowisko, ci co śledzą mój prywatny profil, ale skupmy się na razie na Anglii, czyli na najbliższej okolicy, czyli na Wyspach Brytyjskich. I stwórzmy sobie po prostu bazę. Bazę na takiej zasadzie, że zajmujemy się piłkarzami. I możemy się zajmować tymi piłkarzami również z Polski. Bo przecież większość z nas, 99,9% naszych współpracowników, naszych przyjaciół, patrząc na statystyki słuchaczy, jest Polska, Wielka Brytania. No to jest 50-50, no ale większość to z Was jest z Polski. No ale to w żaden sposób nie, no tak powiem, nie stanowi problemu, aby skupić się na piłkarzach polskiego pochodzenia, Polakach, emigrantach, którzy prowadzą kluby. Przykład z siatkówki. IBB Londyn. Debiut w europejskich pucharach po raz pierwszy, coroczny praktycznie w rok zdobywa mistrzostwo siatkówki męskiej w piłce nożnej. Przepraszam, w siatkówce, tutaj w Anglii. IBB London. W tym roku w październiku, no niesamowita data, 30 października, pod koniec bodajże chyba października, rozpoczynają start w eliminacjach do Champions League, czyli tak zwanego CEF-u Federacji Siatkarskiej. I jak gdyby porównać tutaj sobie do
Champions League w piłce nożnej. No wiadomo, że wyniki lepsze w siatkówce są w Champions League, w europejskich w ogóle pucharach niż w piłkarskie. No i skupiamy się pod tym względem. Czyli, żeby nie rozwlekać tego tematu, bo też macie swoje sprawy, a nie chcemy się za długo rozwodzić. Dzisiaj zacząłem nawiązywać współpracę z różną Polonią. Wysłałem zaproszenia poprzez Facebooka, taki pierwszy krok. Już zostały zatwierdzone. Wklejamy nasze, wiadomo, materiały. Szczególnie ten wczorajszy, który będzie takim właśnie topowym, ponieważ ten wczorajszy live, dumny z pochodzenia, będzie takim też fajnym przekazem. Pracując kiedyś przy kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, człowiek też poznał setki, a może i tysiące osób, patriotów z Ameryki, czyli tej Polonii amerykańskiej, trzeba powiedzieć jedno, najsilniejszej Polonii na świecie. No, fenomen, niesamowici ludzie, przedsiębiorczy, no, ludzie z klasą. To jest, powiem tak, to nie dlatego, że jest duża liczba, 10 ponad milionów Polaków w Ameryce, ale jeśli jakbym miał oceniać Polonię z brytyjską, a amerykańską, to tak jakby porównywać gówno do złota. Sorry za takie mocne stwierdzenie, no ale 11 lat żyję na Wyspach Brytyjskich, minie to w grudniu, 10 grudnia, a ze Stanami Zjednoczonymi mam jak gdyby no, kontakt już od 27 lat, od 92 roku, więc no mogę sobie porównać. I dlatego znajdziemy na każdym kontynencie, tam gdzie są Polacy, w każdym prawie państwie, gdzie jest Polonia Polska i stamtąd będziemy wyciągać właśnie tą polskość, czyli rozgrywki, czy piłkarskie, siatkarskie, rozgrywki w innych dyscyplinach sportu. I na tym się skupimy. To będzie cel naszego radia. Cel Radio Sport Polonia. Wspomniałem też w ostatnich godzinach o zainteresowaniu też grupą medialną, o stworzeniu grupy medialnej. Otóż w pierwszych dwóch miesiącach współpracy, kiedy uważałem, że będzie to dobry człowiek na odpowiednim miejscu, niektórzy jego znali z naszych tych starszych współpracowników, jedna z osób o moim imieniu, mój imiennik o spraw marketingu tutaj z Londynu, poprzez jeden z eventów, który odbył się w Londynie, eventów związanych z targami pracy, gdzie przyjechała pani minister pracy z Polski, gdzie przyjechało kilka firm. Tę informację trzymaliśmy dzięki niezawodnemu panu Bartłomiejowi Boberowi, Bartłomiej Bober, którego przy tej okazji pozdrawiam. Jako jedyna osoba jest od początku tego projektu, jako jedyna osoba również wsparła nas na zrzutce, o której już chciałbym też powiedzieć, że no niestety nie przeczytałem regulaminu zrzutki i mając brytyjskie konto bankowe nie mogliśmy tych pieniędzy skorzystać, dlatego odesłałem te 200 zł dla pana Bartłomieja Bober, ale mówię, no jest szans, jest, już kontaktowałem się z Patronite, możemy mieć konto brytyjskie i Patronite jest tutaj najlepszą opcją, wszyscy zakładają Patronite, najpierw trzeba być aktorem, a później można prosić również o dotacje, więc no pewne są takie warunki, stepy, żeby przejść, jeśli chodzi o rozwój naszej rozgłośni. No i właśnie spotkaliśmy się z telewizją, z przedstawicielami telewizji Londyn, Polska Telewizja Londyn. Ja pierwszy raz słyszałem po prawie 11 latach pobytu w Londynie, że istnieje taka stacja telewizyjna. Owszem, mają mniej followersów na Twitterze, ale mają za to więcej, tam o kilkadziesiąt więcej osób subskrybujących ich kanał na YouTube. Możecie sobie wygooglować, możecie sobie po prostu na YouTubie znaleźć Telewizja Londyn. Zasiedliśmy sobie w jednej z polskiej restauracji przy stole, również z człowiekiem, który współpracuje z Radiem Wnet, który jest znany w Polsce. No i siedząc tak we czwórkę, rozmawialiśmy o naszym projekcie radiowym. No i byli na tak i co nam zaproponowali wtedy? Otóż zaproponowali nam, że mają do dyspozycji wóz transmisyjny z kamerami, który stacjonuje prawdopodobnie na Pomorzu w Gdańsku.
mają na miejscu operatorów kamer, mają kamery. I co powiedzieli na początku? Owszem, możemy wspólnie działać, możemy wspólnie dzielić się finansami, jeżeli będą potencjalnie wskakiwać do naszego projektu sponsorzy. No wiadomo, jeżeli będą się pojawiać finanse, no to wiadomo, że też trzeba podpisać specjalne umowy, wtedy też i zatrudnić prawników, ale na początku każdy z nas jest niezależny. Niezależne jest radio, niezależna jest telewizja. Czyli każdy jest tym, co złowił, panem i władcą. I co ze swojej strony zaproponowała telewizja właśnie londyńska? Już na dzień dobry mówi tak: my mamy kamery, my mamy operatorów kamer. Wy macie radio, którego my nie mamy. Nie mamy redakcji sportowej. Nie mamy rozwiniętego w ogóle sportu na naszym kanale. Mamy stronę internetową, ale jak ostatnio sprawdzałem, miała przerwę techniczną. Teraz widzę, znowu powróciła. No, ciągle jest to w trakcie moderacji. Założycielem tej telewizji jest, jak się nie mylę, ma na imię Sebastian Sławek, ale to mniejsza z tym. Nie, najważniejsze jest imię, ale osoba, która tak samo jak ja, prywatna osoba, mająca troszeczkę więcej odłożonych pieniążków, płacąca tam raz na miesiąc swoim tam reporterom, mówi: no to oni pracują zawodowo, bo przecież ja z własnej kieszeni, no ile ja im tam mogę zapłacić? 200, 300, 400 funtów jednej osobie miesięcznie? No wiadomo, że z tego się nie wyżyje w Londynie. Więc to jest takie na razie taki jakby dodatkowy part-time, można by było nazwać, tutaj operowanym, tak to nazwę, w środowisku tutaj na Wyspach Brytyjskich. No, nazwie. I powiedzieli tak: już możemy, w każdej chwili, tylko zależy od was. Tiba, brazylijski siatkarz, znany, lubiany, grający długo w Polsce, który zasilił klub właśnie IBB Polonia, który tym swoim nazwiskiem wypromo Tiba. Tiba, nie wiem, czy ja teraz nie pomyliłem z tym obecnym teraz, tym Brazylijczykiem naturalizowanym, polskim. No, mniejsza z tym. Jest jeden słynny Brazylijczyk polski, który grał w Polsce. Znana postać, słynny brazylijski zawodnik. Chyba chodzi o tą Tibę. No, mniejsza z tym. I jedziemy tam. Robimy wywiad. Wy macie radę, wy mamy kamery. Razem się łączymy. Kolejny strzał. Łukasz Fabiański. Na zawołanie. W każdej chwili, jeżeli będzie miał wolne, jedziemy z kamerami na stadion West Ham United i ostro robimy wywiadzik. Kolejna osoba to Artur Borus. Jedziemy do Bournemouth, a więc nad morze. Fajnie, jedzie cała ekipa. Ściągamy wcześniej ten wóz transmisyjny. Po drugie, no oni też na razie nie korzystają z tego wozu transmisyjnego, ponieważ no wiadomo, że po co ma tam sobie stać, tak? Niech sobie tam na razie jeszcze stoi. Niech on będzie może takim stacjonarnym po Polsce w pewnym sensie na razie wozem transmisyjnym. No i do czego dalszy ciąg rozmów? Kolejny strzał to Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Gościu, który przylatuje raz na jakiś czas na piwo do Londynu, który ma dwa prywatne samoloty i jeden helikopterek. To, że ma tam jakieś takie samoloty czy helikoptery, no to jest jego biznes. Ale no, tu może by było troszeczkę ciężej załatwieniem Roberta, ale mają człowieka, który jest przyjacielem Roberta i może to nagrać. Nie będzie to od razu tak jak z Borucem, tak jak z Fabiańskim, tak jak z Tibą, ale będzie za to chyba dobrze mówię o Tibie. Chyba jeżeli coś, to mnie poprawicie. Te trzy strzały, a nawet cztery macie na dzień dobry. My się wypromowujemy poprzez takie osoby od razu jako telewizja, wy jako radio, i działamy wewnątrz, czyli nie musimy nigdzie jechać, bo Lewandowski przylatuje do nas, on przyjeżdża tutaj do jednego z pubów w Londynie na piwko z przyjaciółmi. No, kto bogatemu zabroni, więc no, jak masz pieniądze, to możesz i latać po całym świecie, jak masz wolne. I dlatego uważam, że powinniśmy się w tym kierunku, co Radio Gol. Radio Gol na początku też myślało, że samemu podźwignie projekt. Nie udało się. Musieli poprosić jakąś inną telewizję. Później nawet na początku inaczej się nazywali. Przecież zapraszaliśmy do naszej audycji. Mam ciągle kontakt z Tomkiem Górskim, który jest zastępcą naczelnego. Wcześniej gościliśmy na naszej antenie eksperta od tenisa, który był redaktorem naczelnym Radia Gol. Teraz współpracuje z Robkiem Kołtoniem w Prawdzie Futbolu.
Więc jak sami widzicie, no, dzisiaj przebić się w mediach jest trudno w Polsce. W Anglii takich stacji radiowych, amatorskich, jest na pęczki. W Anglii, w porównaniu do Polski, Anglia tutaj przewodzi. Tutaj bardzo dużo jest prywatnych stacji radiowych. I niekoncesjonowanych. Kochani, nie mówimy o stacji radiowej stricto FM, którą będziecie mogli sobie gdzieś tam na telefonie albo w radiu na przełączniku znaleźć. Wykupienie fal radiowych w Wielkiej Brytanii to jest koszt 200 tysięcy funtów. No, kochani, no 200 tysięcy funtów. Nasze radio od marca nawet nie otrzymało jednego złamanego funta. No, trudno by było złamać monetę, bo jest bardzo twarda. Z bardzo twardego, litego materiału. No, sami zobaczcie, no weźcie to złamcie. Grube. No. Nawet funta człowiek nie otrzymał. Ale to robi z pasją. Sam Romek powiedział, jeżeli patrzycie pod kątem biznesowym, no to wiadomo, no musicie trochę poczekać. Przyjdzie na to czas, przyjdzie na to chwila. Musicie zbierać wyświetlenia. Nie tak subskrypcje, jak muszą być wyświetlenia. I patrząc na perspektywę czasu, najwięcej wyświetleń ma Speedway na naszej antenie, na naszym radio. Dlatego eksperci Speedwaya skupiamy się na Speedwayu brytyjskim. Przecież w brytyjskiej Elite League jeździ sporo żużlowców polskich. Sporo, bo przecież oni jeżdżą nawet dla trzech klubów w weekend naraz. Więc to nie jest czymś, co ekstremalnym, czy też niemożliwością wykonania tego. Teraz już kończy się sezon żużlowy. I ja też będę miał czas, a także już ogłoszenie puściłem tutaj na różnych stronach internetowych w Londynie, aby pozyskiwać tutaj z zewnątrz, z Wielkiej Brytanii ekspertów, bo oni będą priorytetem dla mnie, bo to jest radio, które jest z Londynu. Kiedy będzie strona internetowa, kiedy będzie program radiowy podawany, zawsze będzie podawany w godzinach i w czasie brytyjskim. Więc wiadomo, jesteśmy radiem z Londynu, nie z Warszawy. Dlatego tak samo jeśli chodzi o piłkę nożną. Mamy człowieka od Serie A, Kamila. Owszem, Kamil bierze się za Ligę Włoską, ale kontaktuje się z Polonią we Włoszech. I wyciągamy, Instagramie już jest, włoska robota, już jego dziełem. Pierwszy taki w współpracy, tak to powiem, z naszą rozgłośnią radiową. No bo tak, Instagram, no to można uznać za współpracę. Włoska robota przy akompaniamencie Radia Sport Polonia. I podaję taki przykład. I szuka sobie taki reporter, redaktor. Owszem, jestem pasjonatem Serie A. Okej, moja działka to Włochy. Na stronach związanych z Polonią we Włoszech, mieszkającą we Włoszech. Robię wszystko związane z Włochami. Nie zajmuję się Serią A, Serie E. Bo Serie A to zajmują się wszyscy dookoła. Ekspert na przykład Ekstraklasy. U nas był Michał Przybycień. Daję taki przykład. Chłopie, Ekstraklasa. Mamy ekstraklasowe kluby w Anglii, na Wyspach Brytyjskich. Szkółka Lecha Poznań, szkółka Wisły Kraków. Ja sam, jak będzie okres właśnie przerwy zimowej między rundami, odwiedzę i szkółkę Liverpoolu, szkółkę właśnie Akademię Liverpoolu, którą tutaj pracują też i Polacy przy tej akademii, Akademię Wisły Kraków, która gościła na antenie Prawdy Futbolu Romka Kołtonia, a także Akademię Poznańskiego Lecha, która no chyba jest najstarszą z akademii związanych z polską ekstraklasą. I na tej zasadzie ma polegać nasza działalność naszego radia. Nie skupiamy się na ekstraklasie, nie skupiamy się na ekstralidze żużla, na, nie wiem, Serie A, Premier League, stricto. Skupiamy się, bo jesteśmy polonijnym radiem. Jest to coś nowego. Jeszcze czegoś takiego nie ma na świecie, wśród Polonii. Ogarniamy całą Polonię. Ogarniamy wszystkich Polaków uprawiających amatorsko, zawodowo sport na całym świecie. Na całym Bożym świecie. I to tyle. I to jest to, co chciałbym wam dzisiaj przekazać. Trochę to zajęło minut, no ale wiecie, no to jest to zboczenie i przypadłość byłego nauczyciela, że jak się już rozgada, no to już leci. 25 minut, kochani, to już wystarczy. To jest taki przekaz do was. Myślę, że mnie zrozumieliście. Wiecie, o co kaman. No i cóż, będziemy poszukiwać tych naszych współpracowników.
Są już pierwsze fajne jaskółki osób, które chcą z nami współpracować, jak chociażby wokaliści muzyczni, jak przykładem jest telewizja z Londynu, do której muszę odświeżyć kontakty, bo nasz ten były osoba w marketingu zapewne w naszych relacjach sporo tam namieszał, ale wszystko jest do odkręcenia. I mówię, jeżeli będziemy grupą medialną, będziemy razem z sobą współpracować, radio plus telewizja, telewizja plus radio, to naprawdę można zrobić wielkie rzeczy. Piłka nożna, jeszcze na koniec powiem, Polak założył klub piłkarski, który już prawdopodobnie jest Football Associations, czyli tej federacji angielskiej. Już jest po prostu w tych strukturach. Jest to, nie wiem, 8 poziom rozgrywkowy, czy 9, czy 10, whatever. Nie ma to znaczenia. Dlatego z taką misją idziemy. To jest nasza misja. To jest misja i motto naszego Radio Sport Polonia z Londynu. Radio z pasją dla pasjonatów. Jeszcze jedne motto chciałbym, drodzy kochani współpracownicy, przyjaciele Radia Sport Polonia, słuchacze, wam tutaj przekazać. I tym mottem powinniśmy się kierować cały czas. To powinno nam przyświecać, to motto w naszej pracy, w naszym działaniu, bo myślę, że tym mottem możemy naprawdę zdziałać wiele. Zmieniamy się na lepsze. Radio Sport Polonia. Sport, radio z pasją dla pasjonatów. Zmieniamy się na lepsze. Dołącz do naszego teamu radiowego, gdziekolwiek jesteś. Emigracja ma łączyć, a nie dzielić. I z takim hasłem i z takim mottem idźmy do przodu. Nie zwracajmy uwagi na hejt, na to, że pomalutku idzie licznik ze subskrypcjami. Każdy z was, ja osobiście też, który będzie chciał współpracować z naszą rozgłośnią, musi też od siebie coś dać. Nic nie ma w przyrodzie za darmo. W przyrodzie nic nie ginie. Obiecuję i to deklaruję. Kiedy będziemy pozyskiwać pierwszych sponsorów, gdzie będziemy na początku te środki przeznaczać na rozwój radia, a później na ewentualne jakieś gratyfikacje dla was, są osoby, które chcą to robić za darmo. Nawet kiedyś zapytałem niewielu z was, którzy jeszcze jesteście wśród nas, są takie osoby, mówię, no może coś tam ci wyślę. Nie, ja to robię z pasją. Ja tego nie robię dla pieniędzy. Dlatego na początku no, musimy coś od siebie dać. Ja nie patrzę tutaj pod kątem biznesowym. Ja mam na celu poprzez medium sportowe, poprzez media, czyli poprzez nasze radio. Moim celem jest bycie wśród Polonii. Jeżeli nie możemy być w inny sposób zintegrowani, no to zintegrujmy się w sposób, który zawsze nas integruje, który nie ma znaczenia, nie ma znaczenia nasza orientalność polityczna, nawet ta orientalność seksualna, którą bardzo często krytykuję, bo łączy nas jedno, łączy nas pasja sportu. I dlatego, kochani, w tym kierunku idźmy, w tym kierunku podążajmy i łączmy się razem, bo dzisiaj jest nadzieja dla Polski, nie tylko pod względem sportowym, ale także i pod względem politycznym, społecznościowym. Nadzieja jest w Polonii. Ona zawsze była. To dzięki Polonii mamy tę odzyskaną niepodległość w 1918 roku. To dzięki Polonii w 1945 potrafiliśmy przycisnąć bolszewika. To my, dzięki Polonii, wielu w szeregach powstańców było nawet obcokrajowców. Słynny odkryto niedawno grupy czarnoskórego powstańca warszawskiego, który walczył dla dobra Polski. Kochani, mamy cel. Poprzez sport możemy między sobą zbudować lepszą przyszłość i poznać siebie nawzajem. To przyniesie nam korzyści obustronne.
nie myślmy na razie od razu o biznesowych założeniach, jak to powiedział wczoraj chociażby Romek Colton. Patrzmy na to z pasją, a pieniądze to rzecz nabyta. Dzisiaj są, jutro ich nie ma. To tyle, pozdrawiam z Londynu. Jak sami widzicie, między żaluzjami wciska się słońce, ale to tylko złudzenie optyczne. U nas prawie cały rok mamy jesień. Wszystkiego dobrego z Londynu. Radio Sport Polonia. Adam Lis, redaktor naczelny. Do Was, drodzy radiosłuchacze, drodzy współpracownicy Radio Sport Polonia.